Ja wiem, kurwa. ja wiem, ale zagłosowałeś na Jestera. Ale dobra. Kurde, stałem specjalnie przy nim. Stałem specjalnie przy nim, żeby ogarnąć, czy to... Okej, ktoś zepsuł. Dobra, naprawmy. To dziwne, to bardzo długo ma jakby... bardzo długa jest zmiana tego. Bardzo długa jest zmiana glitcha w inną postać. Bardzo długa. No bo przecież Nafcia stała przy tym ciele z dobre z 10 sekund, kiedy mnie skakowała i uciekła. Mandzio, kto to tak cię, kto to ciebie tak cały czas tam zaczepiał teraz, jak wyszedłeś z admin roomu? O kurde, i to jest bloody, wiesz co, giga trudne pytanie, bo nie miałem wizji, a ktoś za mną biegł. Ale gdzie widział? Generalnie, bo ja widziałem. Tak, to byłem ja, ale zaraz ci wytłumaczę jak. No mów. Bo byłem na kamerach i widziałem siebie wbiegającego do admina, do Vitalsów od prawej strony. No nie chciałem tam pobiec, ale wtedy zgasło światło. No to Junior cię tak po prostu nawalał, że łopanie. Nie dało rady tego utrzymać. A możliwe, że Switcher chciał zabrać też moją rolę ewentualnie, ale nie wiem. Ale nie, nie, to był ktoś, kto się we mnie zamienił. To był ktoś, ja byłem na kamerach. Czekaj, czekaj, ty byłeś na kamerach i ty widziałeś siebie, który... Tak, widziałem i od razu chciałem pobiec. Czyli to... Glitch za mną biegał, ta? Tak, Glitch albo Morphling. Albo Glitch albo Morphling. No, cały czas. Bo mam ważne info. Miał na ciebie chrapkę, Mandzio. Na początku rozbiegliśmy się tak, że byłam ja w adminie, 5 osób w medbayu, proszę się zgłosić. Ja Bloody, w dwie. I biegliśmy do specimena. Ja na początku byłem. Ja też, no z diabełem. Okej, bo były dwie osoby specimen, 5 osób było w medbayu, ja byłam w adminie i dwie osoby były na światłach. Czy światła nie zostały naprawione przez ten cały czas i Nafcia zginęła? Dlatego mam trochę podejrzenia, że Nafcia zginęła na światłach. Nie, Nafcia nie zginęła na światłach. Ja z Juniorem byłem na światłach i naprawiliśmy. Pierwsze światła były naprawione chyba instant. Mówię, że teraz były przed chwilą. No to my z Juniorem teraz naprawiliśmy. Okej, bo byliście tam dosyć długo cały czas, więc zdziwiło mnie to i dlatego chciałam podejrzeć te informacje. Ogólnie okay, totalnie tam useless, nie było nafci. Useless info ze stołu, bo było 5 osób w labie, 2 wbiegły do specimena, potem kolejne 2 i potem ja wbiegłem. Dobrze, ale było tak, że na starcie wiedziałam, że gdzie kto dokładnie, w sensie mam informacje ciało na temat. Jest przed chwili. To na pewno tego nie zrobił Junior. No AB, to nie jest już jeżeli jest przed chwili, to AB przybiegł do mnie jakieś 3 sekundy temu, myślę, więc. O, możemy no się policzyć, winnego. Kto gdzie pobiegł. W sumie. Bo jak było 5 osób w medbayu, to 2 osoby były w specimenie, czyli było 7 osób po prawej stronie i 2 osoby były w elektryku. Czyli możemy coś z tego już wykminić. No dobra, to, nie jest to kto był wtedy ze specimenie, teraz ze specimenie kto jest? Ja. I z guzikiem. Nie jesteś, z guzikiem? Nie jestem teraz przy wejściu, pajano. No, diabeł tam jest. Dobra, diabeł tam jest. Byliśmy przy wejściu. Tak, ale bardzo przy parowni, a ja jestem. Wychodzimy ze specimena teraz. Dobra, tak. Diabeł tam był, też widziałem, jak wchodzi. A ja dobra. Przy skrzynce jestem. To kto jest teraz w medzie? No, pewnie ciało nafci w takim razie. Bo każdy był na radarze, no o to mi chodzi, że da się coś z tego wykminić, no. Bladys, gościu, Bladys ci powie, gdzie jest ciało. No właśnie. Bladys przycisnął przycisk, ale... bo gdzieś tam ktoś atakuje Mandzia, no. Tak. To nie wykminijmy zbytnio. Mitrix, co ty robisz? Ale możemy bardziej wykminić. Dobra, to... ale możemy, możemy rozkminić, kto nie jest morflingiem albo glitchem. Bloody nie jest, bo przycisnął przycisk. Groził, ujawnił też. Nie jest również diabeł oraz guzik z takiego powodu, że byli specymeni. Junior był na kamerach i naprawił i widział mnie, no. I widziałem jeszcze siebie na kamerach, nie? W sensie... Czyli wszystko czyli... wskazuje na AB'ego, siłą rzeczy. Patka, Blacky albo Mitrix możesz... w takim razie. Jeszcze AB może być. Ogólnie. I co, Mitrix w sumie, no. Powiem ci Mitrix z poprzedniej rundy, że nie były zamknięte. Że Glitch ma po prostu bardzo duży, długi morphling, bo no, możliwe, myślałem, że to ty. Są złe ustawienia stare czy coś. Aha, czyli zrobiłem złe ustawienia, dzięki. No i S. Dobra. Ja mam zapisane jakby co spokojnie. Dobra, robimy sobie tutaj antenkę. Cyk, 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 cyk. No, no ale że to się zmieniło? Że mi to jedno poszło w prawo?
No nie mogę. Okej. Okay. Dzięki wpadka, że próbowałeś we mnie strzelić i nie trafiłaś. Ale dobrze, dobrze. Dobrze. Wpadka dobrze ten. Skipujemy. Wpadka... Nie dobrze, ona po prostu ona chciała mnie zabić, ale trafiła w Juniora. Junior tak, się okazał, dlaczego? Ale nie wiemy, czy kim był Juniorem, czy był Jesterem, czy kimkolwiek innym. Ej, a ja w ogóle nie widziałam. Ale moment, ale wpadka była niby teraz szeryfem? To klejmuje, ale czy jest szeryfem? No, zabiła ale miałam trzech farta, bo chciałam w Mitrixa trafić i nie widziałam w ogóle, że tam Junior jest. Dobra, wpadka, to dawaj teraz może, nie wiem, Vejbiego. No, on jest coś podejrzany. Okej, strzelał. Miałam intencji w ciebie. Spoko, strzelaj. Najgorsze jest to, że pewnie znając szczęście Juniora, to pewnie jeszcze był jakimś egzarsonistą albo czymś innym fajnym. No możliwe jest to właśnie, no. Dlatego... No nic, spadka, atakuj dalej, dobrze, pamiętaj. AB, zobacz tam, popatrz na AB. AB, powiedz coś. AB. O, no, szykać, że jest impostorem, co nie? Patrz jaki ma i śmieje się. Cię, poczekajcie. Nie no, strzelajcie. Junior powiedział info z kamer, że widział prawdopodobnie osobę, która się w niego zmienia i wbiegała do admina. Tak, bo Junior ma taką... Ale poczekaj, ale Bloody, daj mi powiedzieć. Teraz pomyślmy, jaki cel miałaby rola neutralna powiedzieć takie info. Jester mógł sfejkować. Egze, no nie daje mu to nic, bo nie dał susa na nikogo. Arsonista też raczej na nikogo. Kto jeszcze jest tam neutralny? Shifter jest neutralny. Swapper. Swapper też nie, więc... Swapper Junior... jest neutralny? Nie no, Swapper jest crewmate. Okay, ja zrozumiałem osobiście słowa Juniora na zasadzie, że on widział, że ktoś wybiegał z admina, nie wbiegał, albo to nie, wybiegał. Albo dał fake info. Ja w ogóle źle zrozumiałem. A Fatka na pewno jest szeryfem? Możecie mnie wygłosować, jak chcecie w Nexcie. I teraz poczekajcie. Czyli wnioskujemy, że Junior albo był jesterem, albo jest w tym momencie impostorem, ewentualnie glitchem faktycznie. Ale mi się wydaje, że on atakował Mandzia, więc krótko mówiąc, Junior prawdopodobnie jednak był... albo może po prostu wymyślił taki fake, on był impostorem. Mógł być fake. Tak, widział, żeby kamery były zapalone w sumie? Były. Chyba były, no. Ale na pewno, ja byłem przy świetle z nim, no na 100%, ale on ogólnie od tych świateł, ja podbiegałem do tych świateł, on odbiegał od tych świateł, możliwe, że po prostu to był jakiś fake. Bo ja naprawiłem te światła, nie Junior. No mamy większy procent szans, że jednak Junior był rolą zabijającą niż Jesterem, ale... Chyba, że to jest na rękę impostorom, żebyśmy tak myśleli. Nie wiadomo, gdzie jest pies pogrzebany. Teraz pytanie, no dobra. Nie podchodź do mnie, wpadka. Okej. Okay. Ja wiem, ty do mnie podejdziesz, ja wiem. W nocy, gdy ciemno. Ej, biegu dawaj, wpadka, musi to być ona. No kto inny? Ale Egze, jesteś złym człowiekiem, jesteś Bloody. Jak mógłby być Egze? Przecież to na rękę, że mu nie jest w ogóle, żebym ja ciebie zastrzeliła. Diabeł, Trifi? Nie, właśnie, żeby mnie wygłosowali, o to chodziło. Nie, chodzi mi o zabicie ciebie przez wpadkę. A, no to spoko, strzelaj, wpadka. Nie ma problemu. Ja tak lubię czasami hita dostać. Jak zawsze. O, no ale że taki reaktor brzydki. Ajajaj. Nie podobał mi się ten reaktor. Diabeł. Disableu. Buzik Blaki. Cyk. No dobra. Ktoś włączył światło. Idziemy włączyć. Cyk, 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 cyk. Dobra, mamy to. Jakiś super poleciał. Poleciał jakiś super. Wydaje mi się. Czemu biegałeś wokół ciała? No biegałem, bo szukałem supera, który kurde zabił praktycznie. Skąd ty wyszedłeś z dekontaminacji, czy ze specimen rooma? Ty wyszedłeś górą, czy dołem? Wszedłem od admina, wyszedłem medem. Tak.
Z... Tak, z diabełem i miałem ciebie i guzika, którzy byliście na górze. Nie, bo wiesz co, ja guzik patrzy sekundy temu. Tak, no patrzę sekundy temu, no właśnie widziałem jak padał, ale no nikogo przy nim nie było, dlatego zacząłem szukać supera. Jak bardzo wychodzi, jak górą, mnie to bardzo ciekawi, że Ebi goniłeś mnie, nagle zatrzymałeś się, gdy Manji obok ciebie przebiegł i już przestałeś mnie gonić. Jakby to było trochę podejrzane, po czym nagle jesteś obok śmierci guzika, bo szukałeś sobie pojedynczej ofiary. To wy nie biegaliście w ogóle razem? Ja myślałem, że wy razem się trzymacie z rączki. Nie, to ja tak, byłem w specimenie i widziałem, jak diabeł tylko wybiegał. Że jest dwóch impostorów nadal, bo Junior mógł być tym glitcherem. Jaki sens byłby taki, żebym pobiegł na prawie światła, no. Ale mu przecież wbiegał i walił Mandzia. No to zwalił na przykład. Ej, nie gramy pierwszy dzień i... Po co miałbym wracać do killa? No ja jakby... Jesteś Pepego może. Jakby bez sensu. Ebi był przed chwilą na światłach i zapalił światła, bo ja stałam nad wentem w polewą góry, bo nie wiedziałam co ze sobą zrobić, żeby nie... No zrobić. Dobra, chcecie wiedzieć? To teraz mogę wam powiedzieć, jestem inżynierem. Ja naprawiłem wam pierwszy reaktor, potem poszedłem naprawić światła. To ma nawet trochę sensu. Ej, no to poczekaj. Nikt nie ma, a ktokolwiek ma counterclaima na to, czy nie? Okej, dobra, nikt nie ma. Ale poczekaj, dobra. Mamy Blackiego, w takim razie Disableu. Ale wiecie co, jest jeszcze jedna szansa. Jest szansa, że kto teraz został znaleziony, bo zobaczcie, nie żyje i Mitrix, no, nie żyje też Guzik. Możliwe, że jeden z nich był inżynierem. To na to jest też również może taka możliwość. Guzik ja zginął od supera na 100%. Bo po prostu guzik stał i umarł nagle w pewnym momencie. Ja ty uważasz, że kto jest? Nie mam pojęcia. W sensie ja nie widziałam nikogo na przykład w tej rundzie, ja mogę tylko na podstawie waszych zeznań. Czy ktoś na koniec rundy się widział, tak ogólnie? To znaczy cały ogólnie czas musimy zakładać, słuchajcie, ewentualność... Ale nie wiem, bo mi się wydaje, że... Słuchajcie, wiecie co? Musimy jeszcze zakładać jedną ewentualność, że... Junior, no prawdopodobnie był rolą zabijającą, ale cały czas mamy jeszcze tego ewentualnego glitcha, jeszcze ewentualnego impostora. Jak już to jest bardziej dwóch impostorów, mi się wydaje, że Junior mógł być. No albo mamy właśnie, stronę. Właśnie chodzi mi o to, że mamy dwie role zabijające, zatem powinniśmy jedną osobę wygłosować teraz na wszelki wypadek, bo inaczej może to się źle skończyć. No trzeba, trzeba. Na kogo zagłosowałeś? Ja mogę... To może Disableu jest w takim razie. Diabeł na kogo? Ej, to by diabeł może jest. Akurat na mnie to jest chyba najgorsze, co może zrobić. Tak, diabeł może być, bo nie, to może być diabeł, bo chcę wygłosować Ebiego, który jest inżynierem. Ale poczekaj, impostor na niego zagłosuje teraz. No. W pierwszej rundzie diabeł, gdzie byłeś, jak padła nawca? On był z guzikiem w specimenie. On był z guzikiem w specimenie, on nie był. Ktoś widział w ogóle Mitrixa? Okay. Ktoś widział w ogóle Mitrixa? Ale potencjalnie nie mógł się kryć wtedy. W sensie ja myślałem, że... Słuchajcie, ja myślałem, że diabeł biegał raz z Ebią, a okazuje się, że nie. No to na Blackiego. Ja na Ebiego. Nie na Ebiego. Patrz, na kogo zagłosowałeś? No dam na Ebiego. No nie, to nie jest Ebi. Zrąbaliście, to nie jest Ebi. Zrąbałeś, Patryk. Pod wpływem zagłosowaliście po prostu. W takim razie ja po prostu zagłosowałem. Ja też zagłosowałem, bo już dlatego. Zatem ja też zrąbam, przepraszam. Wydaje mi się, że Ebi mógł być tym. Po prostu. No to światła reaktor. Mandzia po prostu tak zabrzmiało totalnie, jakby kurde, specjalnie chciał tylko na ostatnią sekundę rzucić na mnie. Że no zagłosowałem na niego, ale no już, już wszyscy zagłosowali, nie było nawet o czym mówić. Ciekawe, czy Mandzia jest. Mandzio jest impostorem? Czat? Bo ja nie widzę teraz jeszcze. Tak totalnie zabrzmiało, jakby Mandzio był teraz impostorem. No... No właśnie, kurczę. To jest taki Mandzio właśnie, on na ostatnią sekundę tak, no myślę, że Ebi musi być w takim razie. Co się stało, wpadka? Ja mam pytanie, co się stało. Ej, to może jednak Ebi był dobrym strzałem w sumie, tak po zastanowieniu? Ja nie powinnam... A, ja wiem, dobra, co ja się wiem, stało, co wpadka? Się stało. Ja strzeliłam w ciebie, diabeł, for fun. I ja zginęłam, jak strzeliłam w ciebie, no nie? No bo... W sensie, więc ty jesteś czysty. Tylko co ja się wiem, stało, że ja wstałam? Altruista cię wstawił, no. Ale kto był altruistą? Blacki był altruistą. Blacki był altruistą. Ej, kurde! Ej, to łapiecie, że to wychodzi na to, że ty jest Mandzio w takim razie. Bo jedyna jest opcja. Nie, Blady. O kurde! Jaki numer. I przecież jeśli Patka strzeliła diabeła będąc szeryfem, diabeł był niewinny, wychodzi na to. Blacki był altruistą i wskrzesił Wpadkę.
To wychodzi to, że Mandzio jest. Możemy to skipnąć na bezpiecznie, wiecie? Ja po prostu mogłabym... Ja jestem medykiem, dałem na początku Mandziowi tarczę. Tak. Nie, dawałeś tarczę. Tak, dałem Mandziowi tarczę na początku i okazało się... Mówiłeś jeszcze o tym, kto cię próbował walnąć. No dobra, no to skip that is. Ja cię kręcę, ale przyjdź. Mamy Mandzio, jest koniec. No, ja mogę go zabić też. Dobra, wygłosuj, Wpadka. Po prostu go wygłosuj. Ej, bo wiecie, że w ogóle w takiej sytuacji, jak mamy szeryfa 100% i DBU mówiła o tym, że mamy, to ja po prostu zabijam jedną z osób, DBU jest ze mną, DBU zgłasza albo moje ciało, albo tej osoby i wiadomo, kto jest kolejny. To jest już win-win tak naprawdę. No, no ale teraz dobra. To jest win-win, no. No wiem, to jest ale... Medykiem, no. O, jak szeryf jest PPG, to czasu tak jest. Ale ma... kto był drugim impostorem? Junior był i Nafcia była Gliczem. Przepraszam cię, bo to Gliczem. Gliczem była Nafcia. Które wam podałem były 100% prawdziwe. Czyli poczekaj, czyli... Zobaczcie sobie mojego klipa. Dzięki, zobaczcie. A czyli Mandzio, ostatni został. Miałem tak przejebaną rundę. Zabiłem Nafcię, która była glitcherem. Junior został wyrzucony, bo PPEGA poleciała. Został zabity. Naprawdę, byłem minerem. Byłem minerem. Ja tak chowałem tego i w sensie po odwalenie to poszło. Jeszcze zrobiłem reaktor, żebyście mi uwierzyli. Widzę, że Bloody widzę. Trzymam tu łapę. Nawet sobie nie nabijałem kill cooldownu. Nic nie robiłem. Byłem grzeczny. Ale wiesz co, Mancio? To chodzi o to, że eliminacją teraz na ciebie trafiło. Wiem, zabrakło mi szczęścia. Zabrakło mi szczęścia. Po prostu pech. I ogólnie to było bardzo słychać. Ja ją odrodziłem, dlatego Mandzio bardzo lubi tak na ostatnią sekundę mówić, że ten jest impostorem, ja na niego głosuję. Diabeł zaczął, ja nie forsowałem, to diabeł zaczął. Czy potrzebujemy nowe lobby? Diabełku, czy potrzebujemy nowe lobby, bo wyszedłeś też. Dobra. Masz rolę i masz czapki? Lecimy. Nie mam czapek. Dobra, to nie masz. Weźcie go, zabijcie po prostu. Nie zabijajcie. Dobra, i tak ostatnia. Ale nie będzie widział jak kamuflażu, trzeci raz pod rząd. Ale że już? O. Co się stało teraz? Czy on się na mnie wywalił? Czekajcie. Ja robiłem temperaturę. Stoję sobie przy temperaturce i tak na Mandzio się przy nim wywala. Czy on mnie walnął, czy... Znaczy, czy on może był shifterem i wtedy zasady shifterskie. Ej, jest impostorem. Albo bym Mandzio... Szeryf, nie no, jakby był shifterem, to by żył. Ale myślicie, że szeryf by na samym początku... Albo super, no. Czekajcie. Tylko mówię, że impostor jest wypierdolony do chłopaków. Po prostu poczekajcie. Kto był w okolicy śmierci, kto siebie widział po prostu? Na spokojnie. Bo był już szeryf, shifter i tak dalej. Kto siebie widział? Ogólnie to tak, ja byłem... Znaczy, wbiegając sobie do laba. AB sobie stał przy temperaturce i dosłownie Mandzio ciało się gibało, przewracało na ziemię. Dobra, AB, co robiłeś? No robiłem temperaturę w dół i nawet nie widziałem, że tam ktoś jest. Rzeczywiście był tam Mandzio, ale no nie widziałem tego upadającego ciała. Mi się wydaje, że Mandzio mógł być shifterem i po prostu się wyłożył. Albo mamy supera. Ale Mandzio nie jest głupi, Mandzio czeka zawsze pierwszą turę jako shifter, by się dowiedzieć roli. Ale poczekajcie, bo mi się wydaje, że to było szybciej niż normalnie, w sensie, że to było strasznie szybko, to jak on się chciał wymienić. Mandzio nigdy tak nie gra. Nie no, jako szeryf, na pewno nie, a może shifter? No Mandzio by nie. No shifter też nie. On zawsze czeka na lewym reaktorze jako Time Lord albo shifter albo jakaś gówniana rola, bo się boi zginąć pierwszy. Specjalnie tylko po to, żeby dowiedzieć się rolę na spotkaniu. On tak zawsze robi. To nie był ani shifter, ani szeryf. No to super musiał być, no. Więc dlatego mówię, się pyta, dlatego kto siebie widział. No. Ja byłam w adminie teraz, dobiegałam dopiero do Witalsów. Ja byłam między labem a adminem. Ej, ty widziałeś, żeby ktoś z tobą biegał oprócz Mandzio? No tylko Mandzio, my w dwójkę byliśmy. No wiem, robiliśmy w dwójkę temperaturę to... i akurat Unlucky najwyraźniej, że że umarł Mandzio. Ja nagle tam do was, a Mandzio się giba i przewraca na ziemię, nie? Dopiero co... Ty szczerze, ja, tak. Ja nie widziałam. No bez sensu, żebym stał na fragu. Dobra. Wpadka Witalsy, tak? Dobiegam, jeszcze nie kliknęłam w niej, nie zdążyłam nawet. Od lewej czy od prawej? Od lewej, zawsze. Dobra, Nafcia. Ja od prawej jestem pod labem i idę koło admina. Dobra, Junior. Ja wbiegam do laba. Okej, czy ktoś był przed tobą, za tobą? Wiesz co, ktoś biegł, ale... Ja byłem ale juniorem po jestem chyba, bo tego, ja skończyłem. Nie zwróciłem uwagi. Junior, czy ktoś, kucu był przed tobą, za tobą?
Kurde, ja chyba jestem, nie, przed, ja jestem w labie, więc pewnie przed nimi jestem. No to Guzik, czy ktoś jest jeszcze w labie? Nie widziałem, żeby ktoś... A Bloody? Ja biegłem w dół wyjątkowo. Oho. Gdzie oho. W dół? No do admina biegłem. O nie, nie, no. Nie. O tak, nie, tak, nie, tak. Nie. Dobra. To byś minął mnie albo wpadkę. To zabrzmiało trochę, jakby się zasupował i tam wrócił. Aha. No, ciekawe. Oho. No i co teraz? Dobra, lecimy. Trochę dziwny kill to był. Znaczy, no wiadomo, no oskarżenie padło na mnie. Cyk, łatwiutko, za pierwszym razem. Lecimy sobie na górę. Cyk, cyk, cyk. Idziemy do laboratorium, zróbmy w końcu tę temperaturę. Dobra, naprawmy sobie to światełko. Ktoś cofnął czas. Okej. Może za szybko naprawiłem. A że znowu ktoś wyłączył? Utyfy? Uciekam, bo to ostatnia była. Kace. Zatrzymaj się, cześć, cześć. Cześć, jutro super jesteś. Wy też! Prawie wszyscy. Trzymaj się, Mandziu. Poza tym jednym. Dobra, znowu cofnięcie. Guzik. Blaki, no dobra. Idźmy na dół. Kurde, ten Blaki wydaje się mega podejrzany. Tak za mną biega cały czas. Nie podoba mi się to, jak za mną biega. Kurde. Ten czasownik to jest taki, kurczę... Biało na wejściu do specimena. Trzymaj się, góra czy dół? Poczekaj, Bloody, bo ja już sobie przytypcie jakiś czas. Ogólnie... Ja z tego flaga mogę wyczyścić i biego. No ja Blackiego myślę, że też. Tam wiesz. Sytuacja wyglądała tak, że to nie jest Guzik na pewno. Ale... Wpadka tam biegała ogólnie przy adminie. Ja stałam przy wencie, bo myślałam, że może ktoś wyskoczy. Nikt nie wyskoczył z wenta, nie miałam pomysłu na tę gierkę. I widziałam, jak wchodzi Junior, ale chyba sam wchodził Junior w ogóle z mojego powa do tego deko. I potem zaczęło, jakby ktoś wychodził w drugą stronę, był nagle tam, wiesz, dymek i wchodzę tam, a Junior leży. I chciałam poszukać, bo to wyglądało jakby to był super, chciałam poszukać kogoś, kto gdzieś uciekł albo kto coś zrobił, no i cofnął się najpierw czas, mnie cofnęło i ty przyszedłeś, Bloody. Tak, ale generalnie w admin roomie kręciła się wpadka, ja otwieram specimena i jest ciało na 100% wejście. Jest jakiś super, no. Dobra, to teraz tak, wpadka. Drzwi w w specimenie w adminie otworzyły się te dolne od tunelu i potem w adminie, czy admin, potem tunel? Admin najpierw admin, otworzył. Potem tunel. W sensie to było tak, że najpierw admin, w sensie jakby ktoś okay, poczekał specimena raczej. Dobra, i teraz uwaga, skoro otworzyły się drzwi admin, potem tunel, to na 99,9% Swooper zabił, chciał wybiec do specimena, ale przez to, że Time Lord cofnął go do admina. O, i tam Bloody, no. Ale ja się pojawiłem, teraz ja zbiegałem dopiero, ja byłem przy Vitalsach praktycznie. I dopiero wchodziłem i tam widziałem wpadkę, gdzieś tutaj cofnął czas. I ja potem schodzę niżej do admina, otwieram drzwi i jest ciało, no co tu? To, ale wygląda sytuacja. Ale no to skoro ja wbiegałam na drzwi, to chciałam zobaczyć, no. Co tam się dzieje. No to jaki byłby sens, żebym dobiegała do tego ciała. Jak jeśli ja teraz tak, wpadka jest najbliżej ciała, a wszyscy teraz na mnie najeżdżasz, Mitix. No. A wiesz, w ostatniej rundzie dlaczego mówiliśmy, bo ja nie słuchałam. W pierwszej turze Bloody powinieneś minąć mnie albo wpadkę, skoro zbiegać od razu na dół, to po pierwsze. Po drugie, no... Wpadka po prostu ma gameplay adminowy, ona biegała Vitalsa admin, widziałem. No dobra, ale fizycznie nie miałbym jak tego zrobić, żeby... Miałbyś! Nas... Jak teraz? Time Lord! Jesteś superem, ale Time Lord chciałeś wybiec i cofnąłeś się do admina i zbiegłeś na dół. A ty wpadka tylko z Bladnym się miałaś? To tak, ja po pierwsze... Ja nie widziałam nikogo z Juniora wchodzącego tam, no. To tak, po pierwsze... Okay. No, dobra, nie, dobra, to jeżeli
Patka widziała, że to ciało jest świeże. Po pierwsze, to kogo widziałeś Blady w adminie? Ciało nie było prawdopodobnie świeże, bo o tym nie wspomniałem, ale najpierw zajrzałem na Witalsy i Junior już był martwy. I potem biegnę w stronę właśnie admin roomu. Było cofnięcie i wbiegam w dół, otwieram specimena i znajduję ciało Juniora. Czego nie rozumiesz? A nie ma możliwości, że Blacki zabił? Tylko tak... Nie, Blacki nie mógł zabić. Czego nie rozumiesz, Widzik? A to czemu Patka koluje, że Junior biega sam, nagle jest tam ciało, to nie ma absolutnie sensu. No skąd ja mam wiedzieć? Ale Vitrix, bo to było dosyć... Dla mnie to wygląda tak bardziej, jakby Patka rumnęła po prostu. No to trolujecie czasowo. Trolujecie czasowo, bo jak to jest świeży kill, to musi być Bloody albo kryje impostora, który to się cofnął w Time Lordzie. To jest kill jeszcze sprzed Time Lorda, no w sensie... No to mówię, cofnął się impostor do admina, no bo nie wybiegł do specimena. Nie, Vitrix, skręcisz strasznie. Kręcisz. Nie, wydaje mi się, że Mitrix ma rację rzeczywiście. Taki tryhard mode widać u niego. Się odpalił. Nie wiem, co się ujawniać jeszcze ze swoją rolą. Poczekamy sobie jeszcze z tym inżynierem, żeby im powiedzieć. Oho, należy wycofać się, no nie mogę z wami. Chcę zrobić download. Dajcie mi zrobić. Mitrix tutaj zbyt bardzo tak leci, kurna, w tryhard, jakby był impostorem, to by raczej tak nie robił. Dobra. Na pewno... O nie, Bloody, nie rób tego. Wiem, co chcesz zrobić. Oh. Słuchajcie, Mitrix leży na adminie. No, Bloody wbiegł do mnie do weaponsów. Biegłem, teraz. To prawda. No to no skąd Bloody biegłeś? Jest najbliżej i też Mitrix bardzo naciskał na to, że Bloody to jest. No ja uważam, że to jest Bloody, strasznie naciskał, ale to jest typowy zabieg teraz impostorów albo klicze. Po prostu został rominięty Mitrix. Ja nie miałem wpadka, nie miałem jak fizycznie tego zabić Juniora w poprzedniej rundzie. Tak, no. Ejbi, bo ja ciebie minęłam chyba przed chwilą w górnej dekontaminacji. Tak. Jakim cudem ty jesteś teraz w weaponsach, biorąc skakałem pod uwagę, wentem, że cofnął się czas. Okej. Okay. Okej, okay, brzmi... okej, okay, no. No tak. Mamy inżyniera, więc no. Przeskoczyłem wentem do admina, widziałem w adminie Mitrixa ogólnie, no i teraz robiłem sobie weaponsy, miałem 17 weaponsów i wbiegł do mnie Bloody. Tak, a ja widziałem, że Bloody wbiegał do ciebie od kompsów, wiesz? Od kompsów? To ciało. No okej, okay, no ale dalej uważam, że no... Też no co uważam, mogę to powiedzieć, no po prostu ja też tak uważam. Nie miałem jak fizycznie zrobić, nawet jeśli nie killa. Miałeś fizycznie możliwość nie, zrobienia poprzedniego. Nie, właśnie o to chodzi, wpadka tam była, ja dobiegałem z Vitalsów i widziałem, że Junior już jest martwy, potem było cofnięcie czasu, otworzyłem specimen i Junior był martwy. Ja powiem tak, to musiało się wydarzyć więcej, wcześniej. Wiem trochę więcej i ja wiem, że to raczej jest Bloody. Poczekaj, nie, Guzik, poczekaj. Wydaje mi się, że rzeczywiście mogło być tak, bo mi jest teraz trudno ocenić, ile to było sekund, ale jeżeli Time Lord cofa tylko 4 sekundy, to wydaje mi się, że to nie mógł być Bloody. Bo ja byłem już, jak ja byłem cofnięty, to ja byłem, jak wychodzę z Vitalsów, no to nie bo miało to, fizycznie nie dobiegł. No bo, tak no bo zrobiłeś? Ale fizycznie 8, nie rąbnąłbym Juniora i jeszcze cofnęłoby mnie do Vitalsów? No, to wiesz, Patka, jak się otwierały drzwi do tego, do dekontaminacji, no to w sumie jakby się cofnęło, to dałoby się w 4 sekundy przebiec, walnąć i wbiec do wbiec ale do sprawa, AB. Że od kiedy wszedł do... Poza tym jest i kolejna sprawa, że prawdopodobnie już jakiś glitch albo ktoś, albo nawet im jeden impostor mogli się powybijać, bo zobaczcie, że bardzo wolno kille lecą. Jest jeden kill na rundę. Dobra, Guzik, wiem. Nawce, co ty robiłaś w tej rundzie? Ja widziałam się z Blackim pod koniec rundy na Elektrykalu. Potem pobiegłam do... Potem pobiegłam do admina. Ja ogólnie jeszcze przed tym, jak pobiegłam do elektryka, widziałam się z Bloodym w adminie. On wbiegał od lewej strony, ja wybiegałam od lewej strony do elektrykala. W którym momencie? Dobra. Ja widziałem przed tym, też jak poszłam do elektrykala, jak wyszłam z tego, ze specimena.
Ja ogólnie coś wiem, ale na razie tego nie użyję. No co wiesz? No co wiesz? Ale generalnie za siódemkę bym skipnął na siedmiu. No ale może zginąć, no powiedz. Ja jestem przekonana, że Brady jest impo, tylko akurat on zabił. Nie. Ja bym skipnął na siedmiu. Nie, no na siedmiu skipnijmy. No powiedz nam teraz. Zginę, zaraz powiem, spokojnie. No ale ty zginiesz teraz, no. Zaufaj, że nie zginę. No jasne. Jesteś impostorem, czy co? Jak już powiedział, no to teraz kurde, no albo kończysz, albo giniesz, no proste. To jest prosta sprawa, no. A tutaj nie ma gadania. No cóż. Dokończmy te wiponsy. Aha, ktoś cofnął. Oj, wpadka. Dobra. Idę zobaczyć te talsy. Wszyscy żyją. O nie, znowu do mnie przyszedł. No ale że mnie cofacie. Dobra, dalej mamy Time Lorda. Ktoś jest dalej Time Lordem. Trzeba o tym pamiętać. Dobra. Cyk. Dobra, tu jest Blacky. Okej, ktoś cofnął czas. No wygnijmy sobie prawą stroną. No nie podoba mi się ta sytuacja. Idę zobaczyć Vitalsy. Guzik. Wszyscy żyją. Dziwne. Bardzo dziwne, że wszyscy żyją. To się nie zdarza. O! No dobrze, słucham cię, Guzik. To jest twój moment. Oho. Co się stało? Ktoś to, co mi się stało, czy nie? Zostało zgłoszone ciało Guzika. Ale nie, czy widzieliście, gdzie była moja postać w momencie, gdy byliście na O2? Nie. Okay. Czy mijałam po prawej stronie? Ja byłem w teksturach takich, które. Ale co się stało ogólnie z. Guzik, kto cię zabił? Widziałam, jak cię ktoś zabijał, no ale ta... nie wiem, co mogę. Kto cię zabił? Rozbryzła. Ale mówi. Kurde, ale głupio tak. Na Bloody pewnie, tak. No powiedz. Powiem tak. Niech się. A wy powiedzcie, jak wy podejrzewacie? Na no Bloody. Bloody ja super. Podejrzewam Maybe'ego, no. Co u mnie? No powiedz po prostu. Ale no. To niech się przyzna, dam mu szansę. No dobra, ja równałem Guzika, no. Już dajcie spokój. No właśnie, na Bloody no. Super. Dajcie spokój, mój współpracownik zamiast mi pomóc, to nie wiem, co robi w tym czasie. No i naprawdę. To jest jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć. Ja wiem. Może wali konia. Nie ma szachy w sensie. I oto już jest koń walony, bo zbugowany amok nie pozwala mi zabijać. Przepraszam, Blad, nie już chciałem mówić, mówię już. Ale to nawet nie chodzi o zabijanie, dlaczego nie sprzątałeś ciał żadnych? Bo nie mogłem. No bo nie może, bo nie ma moda. To masz lepniki. Dobra, no trudno. Już sobie pograjcie, co nie, już trudno. Trudno. Może się kliczysz. Prośba po dzisiejszym mogu nauka liczenia się czasów i prawdopodobnych pozycji. Ale nadal, czy ty Blady wtedy zabiłeś? Zabiłeś pewnie, no? Musiał. Ale wiesz co, ja to zabiłem dużo wcześniej, a to już to ciało tam leżało ja 30 sekund. To już było wieki temu. A poczekajcie, bo gra się nie skończyła. Już tam, ja, no, wiesz, ja zabiłem juniora. Junior tam zginął gdzieś na początku rundy, ja sobie poszedłem potem, co nie? A to, że nikt go nie znalazł w tym miejscu, to ja właśnie, inna sprawa. Właśnie to mi się nie zgadzało, bo no. Widziałam, że... Amitrixa? Tylko był taki... Tylko był taki problem... Był taki problem, że drugi mój impostor nic nie robił. I tak najlepsze jest to, że ja właśnie tak mówię, biegam za nawsią i ją próbuję zabić, bo mam killa, co ja mówię, ty, nie działa. No nieźle, no nieźle. Podbiegam do drugiej osoby. No dobra, no to tyle.